Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami tego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twojego Syna, zawsze zwyciężasz. Spraw więc, wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna była rzeczywistym królestwem Twojego Syna i Twoim. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W dzisiejszej Szkole Maryi odprawiamy Najświętszą Ofiarę, a po mszy świętej zapraszam na modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, która jest częścią naszej formacji w Szkole Maryi, modlitw i czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem. Prosimy w adoracji o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne dary przez ręce Maryi. Za tydzień Szkoła Maryi powraca do tematu zagrożeń duchowych. Zajmiemy się dwiema konferencjami na temat okultyzmu. Pamiętamy, że zajmowaliśmy się tą tematyką już w ubiegłym roku. Powiedzieliśmy sobie o tym, czym jest walka duchowa, jakie są zagrożenia duchowe w naszym życiu, a także o działalności złego ducha i jakie są objawy tej obecności i działalności demona. W tym roku wejdziemy w konkretne rozważanie zagrożeń duchowych po kolei. Zapraszam do cyklu konferencji na temat konkretnych zagrożeń duchowych, z jakimi mamy do czynienia w naszych rodzinach, w naszych domach, wśród znajomych, z którymi spotykamy się na co dzień praktycznie, często nie wiedząc o tym, jak bardzo są demoniczne i jakie są niszczące życie duchowe. Także za tydzień rozpoczniemy konferencję na temat okultyzmu, czym jest okultyzm, jak również podejmiemy temat, dlaczego okultyzm jest grzechem, dlaczego demon wykorzystuje praktyki okultystyczne, aby zniewolić człowieka. Z racji trudności tych zagadnień i powagi tematu, tym bardziej musimy w Szkole Maryi i chcemy spędzać czas na modlitwie. Abyśmy się dobrze przygotowali do tych tematów, trzeba je omodlić. A więc dziś proszę o modlitwę w tej intencji, abyśmy w Szkole Maryi dobrze przeszli przez te jakże trudne tematy, ale potrzebne dla naszego życia duchowego. Po zakończeniu naszych konferencji na temat okultyzmu zrobimy znowu chwilkę przerwy, bo nie można się zajmować tylko takimi trudnymi tematami. I będziemy rozważali zagadnienie uwolnienia i uzdrowienia. Bardzo serdecznie zapraszam. Zgodnie z terminarzem Szkoły Maryi w lutym będzie szczególna msza święta z modlitwą za chorych i cierpiących, z błogosławieństwem i wprowadzeniem relikwii świętego Szarbela, który już jest w naszej wspólnocie parafialnej i jego relikwie zostaną oficjalnie w lutym wprowadzone. Także to jest plan naszych spotkań w Szkole Maryi na najbliższe tygodnie, przeplatane konferencje wieczorami modlitewnymi, na które wszystkie bardzo Was serdecznie zapraszam. Dzisiejsze intencje, z jakimi przychodzimy do Najświętszego Sakramentu, do Najświętszej Ofiary na mszę świętą. Za zmarłego Janusza Elwarta, aby dobry Bóg przyjął go do swojego królestwa, niby jego śmierć przyniosła owoce duchowe dla jego rodziny. Intencja dziękczynna dla Matki Bożej i świętego Antoniego za uzdrowienie Sary Mary, to jest wnuczka państwa Kutniewskich, naszych parafian na Florydzie. Dziękujemy Matce Najświętszej i świętemu Antoniemu za wyproszenie zdrowia dla dzieciątka. A jednocześnie prosimy o zdrowie dla Marysi, która jest dzieciątkiem, które się poczęło i jest cierpiąca, więc prosimy, polecamy Marysię i jej rodziców, całą rodzinę, Matce Bożej, świętemu Antoniemu, naszym patronom, aby dali łaskę dobrego porodu i zdrowia dla dziecka. Prosimy o to dla całej rodziny. Jak również intencja o błogosławieństwo Boże dla naszej pani organistki, pani Joasi Kocąb, z okazji urodzin, intencja od wdzięcznych parafian. W chwili cichej modlitwy zanieśmy do Pana Boga nasze osobiste intencje, prośby, podziękowania, które polecimy dobremu Bogu w tej Eucharystii.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum filetificat, juventutem, adiutorium nostrum in nomine Domini, quivetit celum et terra. Procedemus in pace. In nomine Christi. Amen. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, o Boga nasze. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spełnij z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu. Daj mu poznać, co należy czynić i udziel siły do wypełniania poznanych obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Przez to bowiem, co sam wycierpiał, poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej podlegają. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Przysiędzę dalej za
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, uniąwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Znajdujemy się w pierwszym rozdziale Ewangelii według świętego Marka, która, jak wiemy, mam nadzieję wiemy, jest jedną z najstarszych z Ewangelii Markowej, potem tworzą się następne redakcje. A więc można by było powiedzieć, że ewangelista Marek jest tym, który spisuje to bardzo tak z życia wzięte. I jest to pierwszy rozdział, a pierwszy rozdział książki to zawsze początek akcji. A zatem znajdujemy się w miejscu, tak jak powiedzieliśmy sobie wczoraj na kazaniu, że Pan Jezus po chrzcie rozpoczyna swoją działalność. No, chrzest Pański obchodziliśmy w poniedziałek, więc liturgia stara się tak ukazać właśnie te początki teraz. Początki działalności Pana Jezusa. Przychodzi do domu Szymona i Andrzeja i cóż tam się dzieje? Pierwsze, co się dzieje, to wiadomość, która dociera do Jezusa, że ktoś jest chory. Konkretnie jest to Szymonowa teściowa. Jest chora, że leży w gorączce. Powiedzieli o tym Panu Jezusowi, a Jezus podchodzi do tej kobiety, ujmuje ją za rękę i podnosi ją. A w momencie, kiedy Jezus ją dotyka, gorączka ustępuje. A zatem jest to jeden z pierwszych tak konkretnie opisanych w Ewangelii cudów. Jezus uzdrawia teściową Szymona z gorączki. A zatem widzimy, że Ewangelia ukazuje nam Pana Jezusa jako lekarza. Szczególnie ewangelista Łukasz, sam parający się medycyną, będzie opisywał czy ukazywał nam Jezusa jako lekarza. I cóż to jest ten obraz Jezusa lekarza? Czy Jezus leczy tylko ludzkie ciało? Otóż nie. I o tym dzisiejsza Ewangelia mówi w bardzo konkretny sposób. Jakby zaraz za uzdrowieniem teściowej zaczynają się dziać następne cuda w tym miejscu. Z nastaniem wieczora, kiedy słońce zaszło, jest bardzo ważny moment, zachodzi słońce, a więc rozpoczyna się według żydowskiego kalendarza noc i jest to w Piśmie Świętym bardzo często
moment, kiedy dzieje się coś złego. Przypomnijmy sobie ostatnią wieczerzę i wyjście Judasza, gdzie święty Jan opisuje w Ewangelii bardzo konkretnie, że Judasz wychodzi, aby zdradzić Jezusa, podejmuje już tą decyzję, idzie sprzedać Jezusa za te 30 srebrników, a ewangelista Jan dopisuje bardzo krótkim zdaniem, a była noc. A więc ta noc jest jakby takim symbolem, momentem, kiedy zły duch w sposób szczególny może oddziaływać na człowieka. I tutaj jest nastanie wieczora, czas nieszporny, jak to mówimy, nieszpory, czyli ten zachód słońca. I rozpoczyna się noc, gdy słońce zaszło, kiedy słońce zachodzi, rozpoczyna się ciemność. I wtedy co się dzieje? Przynoszą do niego, no domyślamy się, że mieszkańcy miasteczka, przynoszą do niego, czyli do Jezusa, wszystkich chorych i opętanych. Każde słowo w Piśmie Świętym ma znaczenie. I bardzo ważne jest to, że to oni przynoszą tych chorych. Oni, czyli mieszkańcy. Bardzo ważne, że przynoszą wszystkich, a jeszcze ważniejsze, że przynoszą chorych i opętanych. Co to znaczy w tym jednym zdaniu? Zobaczcie, ile zawarte jest, ukryte jest treści. Uczymy się w Szkole Maryi czytać Pismo Święte z wielkim zrozumieniem. Jak sobie wczoraj powiedzieliśmy, nie będziemy mieli tego zrozumienia, jeżeli nie dotknie nas Duch Święty. To Duch Święty daje dar poznania, zrozumienia Słowa Bożego. Bez Ducha Świętego sobie przeczytamy nawet i 10 razy. Nauczymy się na pamięć całej Ewangelii, a sensu nie zrozumiemy. Zatem Duch Święty jest tutaj tym, który przewodzi, wprowadza nas rzeczywiście głęboko w to Słowo Boże. No więc jeszcze raz. Słońce zaszło, rozpoczyna się ciemność, a więc moment, kiedy Pismo Święte sugeruje, że jest taka aktywność złego ducha. Przynoszą do Niego, do Jezusa, do Niego, przynieść kogoś do kogoś, to znaczy ruszyć w drogę, iść. Ktoś musiał pójść do Jezusa. To są ci mieszkańcy. Dlaczego oni do Jezusa przyszli? Bo dowiedzieli się, że uzdrowił teściową, albo już wcześniej o nim słyszeli. Gdyby o nim nie słyszeli, na pewno by nie ruszyli w ciemności, żeby do Jezusa pójść. A zatem zobaczcie, jak bardzo ważne jest, mówiliśmy o tym wiele razy i w poprzednim tygodniu i wczoraj, wiara rodzi się ze słuchania. Ze słuchania. Gdyby oni nie usłyszeli o Jezusie, to by nie poszli. Ale skoro poszli, zanieśli swoich chorych i opętanych. Całe miasto zebrało się u drzwi. Wszystko tu jest bardzo ważne. Całe miasto, sobie wyobraźcie, miasteczko całe przyszło pod drzwi, gdzie znajdował się Jezus. Po co? Aby zanieść Mu chorych i opętanych. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę nad tym stwierdzeniem. Chorych i opętanych. Nie ma przypadków. W Piśmie Świętym, podobnie jak i w ludzkim życiu, nie jest nic przypadkowe. Wszystko ma swoje znaczenie. Chorzy to są ci, którzy są chorzy na ciele, a więc ci, którzy mają różne boleści, niedomagania cielesne. Opętani to wszyscy ci, którzy są chorzy na duszy, którzy... Nam się kojarzy to słowo opętany, że to jest ten, w którego wszedł zły duch i który nie ma już nic do powiedzenia, bo duch nim rządzi zły, ale to są również wszyscy zniewoleni. I wiemy dobrze, że te formy aktywności złego ducha są obecne wśród nas. Wszystkie zniewolenia, wszystkie nałogowe grzechy, wszystkie powroty do czegoś złego, to są wszystko działalności demona w naszym życiu. Zatem ludzie przynoszą swoich chorych i opętanych do Jezusa. I co się dzieje? Pan Jezus uzdrawia wielu, wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzuca. Co oznacza słowo wiele? Wiele oznacza, że nie wszyscy. To jest bardzo ważne rozróżnienie. Pomiędzy wiele a wszyscy jest bardzo poważna różnica. Dlaczego zatem Pan Jezus nie uzdrawia wszystkich? No, żeby dobrze sobie to zinterpretować, należałoby
przenieść się do tego momentu, kiedy Jezus odwiedza swoje rodzinne miasto. I tam ludzie w Niego nie wierzą. Cały czas pokazują palcem, mówiąc, czy to nie jest syn cieśli, czy jego bracia i siostry tu nie mieszkają. I powątpiewali w Niego. I Ewangelia mówi nam, że w tamtym miejscu Jezus nie mógł uczynić żadnego cudu. Tylko na niektórych chorych nałożył ręce. I mówi, tylko w swojej ojczyźnie prorok może być tak lekceważony. Zobaczcie, jaka jest zależność zatem w Ewangelii. Też już wiele razy o tym wspominaliśmy. Jeżeli jest wiara, jest uzdrowienie. Jeżeli nie ma wiary, nie ma cudu. Pan Jezus nie mógł uczynić cudów, bo ludzie w Niego nie wierzyli, powątpiewali. W gruncie rzeczy, w sercu wyrzucali Go, odrzucali Go. A zatem i Duch Święty takich serc dotykać nie będzie. Pan Jezus przechodzi przez to miejsce i nie czyni cudów. Dlaczego zatem tu wielu, a nie wszyscy zostali uzdrowieni? Bo brakowało wiary. Być może ci ludzie, część z tych ludzi, wszyscy, zobaczcie, wszyscy przyszli, całe miasto przyszło, ale nie wszyscy zostali uzdrowieni, wielu. To znaczy, że wszyscy przyszli z jakichś powodów, z ciekawości, bo sąsiadka powiedziała, ty słuchaj, Jezus tu dzisiaj będzie, może pójdziemy. No to poszli. Ale wśród tych ludzi byli również i ci, którzy powątpiewali, nie dowierzali, nie potrafili swojego problemu, czy to cielesnego, czy duchowego, całkowicie Panu oddać. I tak należy przypuszczać, że właśnie ci przyszli na spotkanie z Jezusem i poszli do domu bez żadnych cudów, bo ich serca nie potrafiło przyjąć łaski. Nie pozwalał Pan Jezus złym duchom mówić, ponieważ go znały. Oczywiście, diabeł zna, diabeł wie, szczególnie w momencie, kiedy Pan Jezus zaczyna złe duchy wyrzucać. To jest ten ostateczny moment, kiedy szatan dowiaduje się, że ten człowiek to nie jest zwykły człowiek, ale Mesjasz. Ponieważ uzdrawiać chorych prorocy też czynili, ale wyrzucać złe duchy, czyli wyrzucać pobratyńców szatana, jego kompanów, no to już jest dla niego jasny znak, że to jest Mesjasz. Że on ma władzę, czyją władzę? Ducha Świętego, palec Boży, Pan Jezus mówi, palcem Bożym dotyka. Ten palec Boży to Duch Święty. A zatem szatan wie i lęka się. I tu, kochani, bardzo ważna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy w tym naszym całym rozważaniu o zniewoleniach, o walce duchowej jeszcze raz sobie przypomnieli. Szatan ma moc, ale nie ma wszechmocy. Zły duch nie jest wszechmocny. Bo wiele razy odnosimy wrażenie, szczególnie czytając tam różne pokątne katechezy na internecie, że ten diabeł to już wszystko może. A to nie jest prawda. Szatana moc jest ograniczona i już jest pokonany. O czym żeśmy słyszeli dzisiaj w pierwszym czytaniu, że został pokonany przez śmierć Jezusa. A zatem szatan jest już przegranym. On już atakuje nas z pozycji przegranego. Jego miejsce jest w piekle, jego miejsce jest już tam, w wiecznym potępieniu i odrzuceniu, ale z dopustu może jeszcze nam szkodzić. A zatem ma moc, natomiast nie jest to żadna moc w odniesieniu i w porównaniu z mocą Pana Jezusa. Zobaczcie, nawet z tej Ewangelii dzisiejszej wynika, kto tu jest górą. Jezus. To Jezus wyrzuca złe duchy. To Jezus zakazuje im mówić. Zobaczcie, Jezus ma pełną władzę nad nimi. One nic nie mogą uczynić. Jeżeli Jezus mówi, idźcie w świnie, to idą. I świnie spadają i się topią. Kojarzymy ten moment Ewangelii. Pan Jezus ma pełną władzę nad demonami. Szatan nie może mu nic uczynić. Do czasu, kiedy nakłonił serce Judasza do zdrady. To jest ten moment, kiedy diabłu się wydaje, że zwycięża. Oczywiście jest to moment jego ostatecznej przegranej. I teraz, kochani, dalej Ewangelia nam mówi, jak już się wszystkie te uzdrowienia, nałożenia rąk i tak dalej zakończyły,
Ewangelia nam mówi, zobaczcie, a to wszystko się dzieje nocą. Przypomnę jeszcze raz, noc jako moment, kiedy w sposób szczególny demon atakuje. To symbolicznie oczywiście, ale to jest bardzo ważne, ten dzień i noc. I następuje ranek. Nad ranem, zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia nam ukazuje jakby to popołudnie, wieczór, noc i teraz ranek. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, zobaczcie, to też jest ważne, jeszcze było ciemno, co Pan Jezus robi? Wstaje, wychodzi i udaje się na miejsce pustynne. Po co? Aby się modlić. Pan Jezus idzie, żeby się modlić. Ten, który ma moc wyrzucania złych duchów, ten, który ma moc uzdrawiania z chorób, sam idzie się modlić. Nie czyni tego bynajmniej tylko po to, żeby nam dać przykład. Oczywiście przede wszystkim tak. Skoro Jezus się modli, a potem daje nam nawet modlitwę pańską, to jest dla nas wszystkich nie tylko zaproszenie, ale nakaz, aby się również modlić. Ale tu jest ukazane, że Jezus czerpie tę moc Bożą, tego palca Bożego, z tej modlitwy. I zauważcie, że Ewangelia wiele razy ukazuje nam postać Jezusa zatopionego w modlitwie, kiedy modli się, kiedy rozmawia ze swoim Ojcem. I tu wydarza się rzecz bardzo taka kuriozalna wręcz. Przychodzi do niego Szymon, a więc ten, do którego Pan Jezus sam najpierw przyszedł, z towarzyszami, znajdują go i mówią: wszyscy cię szukają. No nic dziwnego, że go szukają, bo przecież w tą noc uzdrowił bardzo wielu ludzi. Miasteczko całe było, a zatem pewnie wieści się rozeszły już do innych miasteczek i inni ludzie przyszli, więc wszyscy cię szukają. Zobaczcie, co się dzieje. Pan Jezus nie schodzi do tych wszystkich. On już, domyślamy się, w ogóle tam nie schodzi, tylko idzie dalej. Mówi do nich: pójdźmy gdzie indziej, do innych miejscowości, abym im tak i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. Jest to pewien bardzo ważny obraz, że mimo że w tym miejscu wydarzyły się wielkie cuda, oni nie mogą Jezusa zatrzymać. On nie jest posłany tylko do jednego miasteczka, ale do wszystkich ludzi, bo i po to wyszedłem, aby nauczać wszystkich ludzi. I Pan Jezus poszedł, obchodząc całą Galileę, nauczając w synagogach i wyrzucając złe duchy. Wrócę jeszcze na sekundkę do tego pójścia Pana Jezusa. Dlaczego poszedł? Czyżby się obraził na tych ludzi? Nie. Poszedł dalej, ponieważ został posłany. My, kochani, nie możemy nikogo zatrzymać. Nikt nie jest naszą własnością. I to czasami jest, szczególnie w naszym kapłańskim życiu, jak ktoś dobrze mu jest w jakiejś parafii, w klasztorze, w miejscu i wydaje się, że tam już na wieki zostanie, a nie zostanie. Bo nikt nie może kogoś zamurować i powiedzieć: ty tu zawsze zostaniesz, ty tu zawsze będziesz proboszczem. Nie będzie tak. Zawsze przyjdzie jakaś zmiana i musimy zawsze z tym żyć, że drugiego człowieka nie możemy wpakować w pewne ramy, on tu zostanie. Idzie dalej, bo jest posłany. Szczególnie ci, którzy są posłani w imię Jezusa, nie są posłani do jednego miejsca, do jednego klasztoru, do jednej parafii, do jednej społeczności. Kiedyś idą dalej. No, takie jest życie apostoła. A zatem widzimy, że Pan Jezus obchodzi, idzie dalej, jest w ruchu, jest posłany. Wiemy, Bóg wysyła swego Syna, aby świat zbawił. Moi drodzy, tu pochyliliśmy się dzisiaj tak bardzo dokładnie nad tą Ewangelią, w bardzo świadomy sposób, abyśmy sobie tak ukazali, jak wiele treści Słowo Boże nam przynosi. I abyśmy naprawdę próbowali i chcieli wejść tak głęboko w Biblię. Nie tylko liznąć, przeczytać, jak się czyta każdą inną książkę, ale przyjąć Słowo Boże. Aby ono, tak jak pamiętamy z wczorajszego kazania o kłosie, święty Antoni, który nas nauczał, że Słowo Boże jest tym kłosem, które wydaje owoce, ale nigdy nie wyda bez rosy Ducha Świętego, bez tej
wody, która nas nawadnia. A zatem prośmy zawsze, kiedy czytacie, kiedy otwieracie Słowo Boże, kiedy otwieracie Pismo Święte, pierwsze, co powinniśmy robić, to prosić Ducha Świętego, aby ten czas spędzony z Biblią, czyli ze Słowem Bożym żywym i skutecznym, był czasem błogosławionym, aby przyniósł owoce. Pamiętajmy o tym, abyśmy zawsze, otwierając Pismo Święte, przyzywali na nas Ducha Świętego, do nas, do naszej modlitwy, do naszej medytacji, do naszego czytania Biblii, a wtedy to Słowo Boże będzie tym w naszym życiu, czym jest, Słowem żywym i prawdziwym. Razem z tłumami spragnionych uleczenia szukajmy Pana Jezusa, a wiedząc, że jest tu, w swoim Kościele, wołajmy do Niego. Módlmy się za chorych w naszej parafii, w naszych rodzinach, cierpiących. Niechaj Jezus ulituje się nad nimi i zmniejszy ich cierpienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za lekarzy i personel służby zdrowia. Niech pamiętają, że pomagając chorym, służą samemu Jezusowi. Ciebie prosimy. Dziękując za uzdrowienie Sary, Mary, prośmy o zdrowie dla Marysi, a także dla wszystkich, którzy polecają się naszym modlitwom i których nosimy w naszych sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego Janusza i za wszystkich, którzy przeszli już na drugą stronę życia. Niech Pan Jezus obdarzy ich życiem wiecznym. Ciebie prosimy. O Boże błogosławieństwo dla Pani Joasi, o Boże błogosławieństwo dla wszystkich, których polecamy w tej Najświętszej Ofierze w Szkole Maryi. Niech cierpliwość i łagodność przenikają nasze serca wobec wszystkich chorych, potrzebujących i cierpiących. Ciebie prosimy. Jezu, w Tobie szukamy ratunku i uzdrowienia. Wysłuchaj naszych pokornych próśb i przywróć zdrowie ludziom schorzałym duchowo i fizycznie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij łaskawie naszą ofiarę. Niech ona uświęci nasze życie i wyjedna nam to, o co z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali. Ojcze Święty, albowiem Ty jeden jesteś Bogiem żywym i prawdziwym. Ty jesteś przedwieczny i trwasz na wieki, mieszkając w niedostępnej światłości. Tylko Ty, Boże, jesteś dobry i jako jedyne źródło życia powołałeś wszystko do istnienia, aby napełnić swoje stworzenia dobrami i wiele z nich uszczęśliwić jasnością Twojej chwały. Stoją więc przed Tobą niezliczone zastępy aniołów, którzy służą Tobie dniem i nocą, a wpatrzeni w chwałę Twojego oblicza, nieustannie cześć Tobie oddają. Łącząc się z nimi, razem z całym stworzeniem, które jest pod niebem i wielbi Cię przez nasze usta, z radością wysławiamy Twoje imię, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosek i ziemia chwały Twojej, osłona na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, osłona na wysokości. Wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasu, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Ubogim głosił dobrą nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby wypełnić Twoje postanowienie, wydał się na śmierć krzyżową, a zmartwychwstając zwyciężył śmierć i odnowił życie. Abyśmy żyli już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał. Zesłał On od Ciebie, Ojcze, jako pierwszy dar dla wierzących Ducha Świętego, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia. Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty uświęci te dary, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa, dla spełnienia tego wielkiego misterium, które On nam zostawił jako znak wiecznego zbawienia. Kiedy nadeszła godzina, aby Jezus został uwielbiony przez Ciebie, Ojcze Święty, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I gdy spożywali wieczerzę, wziął chleb, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie wziął kielich napełniony winem, dzięki składał i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha. Głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, sprawując teraz pamiątkę naszego odkupienia, wspominamy śmierć Chrystusa i Jego zstąpienie do otchłani. Wyznajemy Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. A oczekując Jego przyjścia w chwale, składamy Ci, Boże, Jego ciało i krew, jako ofiarę miłą Tobie i zbawienną dla całego świata. Wejrzyj, Boże, na ofiarę, którą sam dałeś swojemu Kościołowi i spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie żywą ofiarą ku Twojej chwale. Pamiętaj, Boże, o wszystkich, za których składamy tę ofiarę. Przede wszystkim o Twoim słudze, naszym papieżu Franciszku, naszym biskupie Franku, o wszystkich biskupach i całym duchowieństwie, o składających ofiarę i tutaj zgromadzonych, o całym Twoim ludzie i o wszystkich, którzy szczerym sercem Ciebie szukają. Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś. O dobry Ojcze, daj nam, swoim dzieciom, dziedzictwo życia wiecznego z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Marią, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, z apostołami, świętym Michałem, Archaniołem, ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi w Twoim Królestwie, gdzie z całym stworzeniem wyzwolonym z grzechu i śmierci będziemy Cię chwalić przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego i odpuść nam nasze winy. My odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, pokornie Cię prosimy, aby ci, których posilasz swoim sakramentem, godnie Tobie służyli, żyjąc według Twego upodobania, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy. A Ty, Książę zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana. I inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias.